So first of all, I will say that it was not easy to take the decision. Przede wszystkim zacznę od tego, że podjęcie decyzji wcale nie było rzeczą łatwą. We discussed a lot with my colleagues about the photo to choose. Długo rozmawialiśmy z moimi kolegami i koleżanką z jury, które zdjęcie wybrać. And finally, I think it was only one photo that we thought that it was really classic photojournalist, but good one, good classic photojournalist. I w końcu zostało tylko jedno zdjęcie, które uznaliśmy za naprawdę takie klasyczne zdjęcie dla fotoreportaży, ale naprawdę dobre zdjęcie. And it was the photo that I think we were more agree to choose. So yeah, but it was not easy. I to było zdjęcie, co do którego mogliśmy się najbardziej zgodzić, ale decyzja naprawdę nie przyszła nam łatwo. Also we decide that if the winner is coming up here and is saying only thank you, we are going to take out the award. Także zdecydowaliśmy, że jeżeli zwycięzca przyjdzie tutaj i po odebraniu nagrody tylko powie dziękuję bardzo, to odbierzemy tą nagrodę. So at least 1 minute of a speech. A więc będzie to mowa co najmniej jednominutowa. So the winner is... Michał Legierski. Chyba mi odbiorą tą nagrodę, bo naprawdę nie wiem, co mam powiedzieć. Ogromne wyróżnienie. O. No i wielkie szczęście. Nie wiem, zazwyczaj jestem po drugiej stronie, więc nie jestem przyzwyczajony do przemów. Także no... To ja pomogę. To proszę powiedzieć, jak pan zrobił dokładnie to zdjęcie. Proszę opowiedzieć o tym momencie, co się wtedy działo. Czy pamięta pan ten moment, kiedy naciskał pan spust dokładnie w tym momencie? Proszę. Zdjęcie zrobiłem w swojej wiosce. Niektórzy się pewnie obrażą, bo ma prawa miejskie, ale to jest wioska, w której mieszkam. Zdaje się, to był poniedziałek, koło 22:00, zawyła syrena ze straży pożarnej. Zazwyczaj dzwonię wtedy zapytać, czy coś się dzieje. Zazwyczaj jest to pożar trawy. No ale wtedy akurat pan strażak się bardzo przejął, powiedział, że jest coś większego, pożar kościoła. Jako, że mieszkam 2 kilometry od tego miejsca, udało mi się być praktycznie przed większością straży pożarnej. Znaczy już tam widać tych pierwszych strażaków. No i jeszcze trwał etap wynoszenia, ratowania rzeczy z kościoła. No i jak zobaczyłem, że idzie pan z krzyżem, no to wiedziałem, że trzeba się napiąć, skupić i nie zepsuć. Dziękuję. Proszę już nas nie opuszczać. Proszę pozować do zdjęcia, ale proszę nas nie opuszczać, bo za chwilę dołączą koledzy do wspólnego zdjęcia.